Hej, cześć, witajcie. Witam w kolejnym odcinku z gry Forest Frontier. Nie przedłużając, rozpocznijmy rozgrywkę. To, co udało nam się w ostatnim odcinku ogarnąć, jest to przede wszystkim szkoła. No i pierwsze budynki, kurczę, mamy na drugim poziomie. Jednakże potrzebujemy tego bardzo dużo. Mamy 8 na 25, także jeszcze trochę pracy przed nami, żeby nam się to udało. Ale myślę, o, czerwonka, to jest pierwsza taka choroba. Czerwonka to infekcja jelitowa, która może powodować wymioty i biegunkę. Mieszkańcy bez źródeł czystej wody są podatni na śmierć z powodu odwodnienia. Gdzie to się stanęło? Gdzieś tutaj. Hej, a gdzie ty mieszkasz? Pokaż domek. Tutaj. Czyli tu macie problem z wodą. Cholera jasna, naprzeciwko was jest studnia. Tak nie chcę nic mówić, nie? Ale moglibyście z tego skorzystać sobie czasem. Dobra, nieważne. Nie krzyczmy. To nie jest ich wina, że są różnymi ludźmi. Dobra. Teraz tak. Obronne. Poproszę to. Koszary. Ja chcę koszary. Ja chcę koniec końców mieć te cholerne koszary. Zbyt strome zbocze zablokowane przez budynek. Nie, tylko nie to. Tak myślałem, że tak to się skończy. No dobra. To zrobimy w takim wypadku tutaj. Niech będzie na zewnątrz. Mówi się trudno i żyje się dalej. Shit happens. Ta strona też musi być w jakimś stopniu przynajmniej chroniona. A myślę, że koszar raczej nikt nie będzie atakował. To by było bez sensu. Trochę. Chociaż w sumie nie do końca. Nieważne. Niech na razie będzie to w ten sposób. No i co? I tak na dobrą sprawę tak sobie pomyślałem, że prędzej czy później będzie trzeba te zewnętrzne części również w jakimś stopniu zacząć odgradzać. Niestety. W sumie moglibyśmy już to teraz powoli zacząć robić. Żywność. Dawaj dwóch rolników więcej. Skorw rzeźnik. Dawno pana u nas nie było. Chciałbyś kupić od nas glinę? Nie. Ty chciałbyś nam sprzedać glinę. Nie, 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 kolego. Nie, nie, nie. To się raczej nie wydarzy. Nie jestem zainteresowany w takim wypadku handlem z tobą. Dobra. Jeżeli chodzi o atrakcyjność, tu te mieszkania jeszcze w przyszłości ogarniemy. Tu mamy 30, powyżej 30. O, tu możemy troszeczkę podreperować. Zawsze to będzie na plusik. Dekoracje. Dawaj, 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 kolego. Średni ogród. Niech będzie. Chyba powinniśmy zmieścić. O, tu. Poproszę. No i ładnie to wypełnia. Całkiem mi się podoba to. Okidoki. Dalej. Mamy dość duży problem z jedzonkiem. Tu będzie koniczyna. Tu będzie... Co to było? Len. Także tego tym też się nie najemy. Niestety. Pszenica będzie na koniec roku. Także coś poszło nie tak. Coś bardzo poszło nie tak. Pod względem robotników jeszcze jest całkiem w porządku. Ale... To możemy przesunąć bliżej. Nie można przesunąć oprawy, chyba że sezonowe rośliny. Nie. Nie, nie, nie. To tak nie chcemy. Niech to będzie w ten sposób. Dobra, tu mamy len. No trudno bywa. Niech i tak będzie. No i pszenica na koniec. Dobra, uratuje nas ta fasola, tak myślę. Taką mam bardzo dużą nadzieję. 740 fasoli powinno zdziałać cuda. Jak to wygląda pod względem jedzenia? Tak, bo jak na 2 miesiące już mamy. No i super, no i super. To mi się podoba. Dobrze. Kolejna rzecz, o którą chciałbym zadbać, jest ten nieszczęsny spichlerz. Spichlerz, jak to spichlerz, będzie w centrum osady. Gdzieś tutaj, tak na poboczu i gdzieś tam w przyszłości może szczurołapa postawimy tutaj, dzięki czemu czysto teoretycznie, tak mi się wydaje, jak dobrze kojarzę, powinien i ten, tą piwnicę ziemną ogarnąć i ten spichlerz. Bo jednak nie jest tani.
Przydałoby się go, jego potencjał wykorzystać w pełni. Mobilizacja jednostek. Naciskając przycisk oznacz obszar walki w interfejsie koszar, możesz szybko wysłać wszystkich swoich żołnierzy do obrony obszaru. Żołnierze pozostaną w danym miejscu do czasu przeniesienia punktu zbiórki lub zostaną odesłani z powrotem do koszar poprzez wybranie punktu zbiórki i wydanie polecenia. Wszystkie koszary mają swój własny punkt zbiórki. O, więc możesz wysłać swoje siły do różnych miejsc za pomocą tej metody, jeżeli masz więcej niż jedne koszary. Należy pamiętać, że żołnierze pozostają w wyznaczonym miejscu, nawet jeśli ich potrzeby nie zostają zaspokojone, więc mogą i będą głodować w przypadku pozostania na służbie przez zbyt długi czas. No dobrze. Dobrze, dobrze. Do koszty rekrutacji to jest 25 sztuk złota. Czemu nie mamy złota? Budowa minus 1, minus 22. No dobra. Niedobrze. Bo nie możemy, nie mamy nawet jednej osoby, którą możemy zrekrutować. No dobra. Zaraz powinno to się pojawić. Tak myślę. Nie wiem. Atklaskan żelaza. Witaj. O proszę, tym razem nie masz ciężkich narzędzi, masz zwykłe. My już nie mamy zwykłych narzędzi, także przydałoby się to też... nad tym też popracować. O, proszę, 21 mieszkańcom udało się ukończyć edukację. Osiągnięty poziom podstawowa. Wspaniale, wspaniale, wspaniale. Tylko nie wiem, co to daje za bardzo. Ale cieszę się, że w ogóle coś takiego miało miejsce. 12 sztuk złota. Mieszkaniec został wyleczony. Okej, złamana kość. Czyli się zrosła. Dobrze. To nas cieszy. No i nie mam złota niestety na tych ludzi, co mają nam bronić osadę. Także szkoda. W takim wypadku można by... Kurczę, ale nie. Mamy i tak dużo miejsca jeszcze. Mieszkanie został wyleczony. Miło nam. Miło, miło. Składowisko? Czy kolejne składowisko jest nam potrzebne? To chyba było składowisko. Nie, nie jest nam potrzebne, ale... Chociaż bednarz, to chyba osoba zajmująca się beczkami, tak mi się wydaje, potrzebowała żelaza. Kopalni żelaza niestety póki co nie mamy. I nie mamy nawet gdzie tego mieć. Kopalnia złota też niestety się nie wydarzy. Kopalnia węgla mogłaby być fajna. W sumie... Bo dawno tego nie robiliśmy, a można by o tym też pomyśleć sobie. Eksplorację. Załączmy eksplorację gdzieś tam dalej, żeby nam odkryli ludzie, co jest, z czym to się je. Poproszę, poproszę, proszę, proszę, proszę. No, okej. No i dobra. Cyk. Pięknie. Także jak sobie pójdziecie i coś ciekawego znajdziecie, to oczywiście mówcie. Ty już jeden ziomek idziesz. Tu mamy kolejne lelenie. Czy one zostały przesunięte, czy to są już inne lelenie? Gdzieś tu był myśliwy. Chata zbieracza. Nie, nie ma tu myśliwego. Nie wydaje mi się, żeby był. Wędkarska zbieracz. Nie, nie zbieracz. Cholera jasna. Drapieżniki atakują. Niedobrze. A chcemy chatę myśliwego gdzieś tutaj. Okej. Okay. Ciebie przeciśniemy jakoś. Jakoś myślę w tym miejscu. Okej. Okay. Drapieżniki. No już, już. Przestań atakować. Dzik to nie drapieżnik, gościu. W sensie, no, trochę tak, ale nie. Znaczy, no, wiecie, o co chodzi. Okej, okay, tutaj mamy. To się gniazda, guk. To jest pomocne, jak najbardziej. Tutaj poproszę tego, żeby jak najszybciej zrobili, żebyśmy mogli zdobywać więcej jedzonka. Co tutaj jest? Taki jakiś ciemniejszy obszar. Podniesionych podczas bitwy. Co się zaciukało?
Woskowica europejska? Mogła cię zaciukać? Nie wiem. 4. Okej, okay, wilcze szańce. Dobrze. Czyli tam się nie zapuszczamy, moi mili. Nie. To usuń. Tam, żebyście nie chodzili. Jak tak. Bo to będzie u więcej osób po prostu. Zginie przez to. Akceptuję jak najbardziej. 13 osób to piechotą nie chodzi. Znaczy, nieważne, w sumie chodzą. Nie drążmy tego. Jest ok. Dawaj jedną osobę. I chciałbym, żebyś ty osobą troszkę w tamtą stronę się przesunęła. A dzięki temu kolejna osoba będzie dbać o wyżywienie. No i tak, jeżeli chodzi o surową żywność, to znaczy mięsko. O, proszę. Za szybko znika. Jest prawie koniec roku, a my żywności nie mamy. To źle wróży. Tego nie mogę odmówić. To co, może jeszcze jeden myśliwy? Zobaczymy. Zobaczymy, jak szybko oni będą eksplorować to. Eksploatować, przepraszam. To jest inne sformułowanie. Ale no, tak to wygląda. Trzciny nie chcemy. Przydałby się właśnie jakiś może głuk, może ptasie gniazda. Tutaj jest fajne miejsce się wydaje. Drapieżniki atakują. No cholera jasna, gdzie wybiegacie. Dobra, to też usuń. Żebyście tędy nie biegali. Bo to jest zła opcja. Możecie tu gdzieś pójść. Chyba. O, tam gościu poszedł. O, panie, daleko. No dobra. Kim ty jesteś w ogóle? Morda. Siema, mordo. No dobra. Morda nam eksploruje. Nasza morda nam eksploruje. Całkiem fajnie. Niech będzie. Nie przeszkadza mi to. To jest zbieracz. Zbieracz prosiłbym, żebyś się zbierał gdzieś może indziej. Okej, okay. W tym miejscu może być. 4 miesiące żywności. Jest póki co dobrze. I to jeszcze przed fasolą. Fasola w tym roku powinna obrodzić. Dość dużo warzyw. Fasola? Tak, fasola. Warzyw mamy też dość sporo. Także fajna rzecz. Co to jest w ogóle? W sumie to nawet nie wiem. A zobaczmy. Warzywa korzeniowe. Czyli to są prawdopodobnie te wszystkie warzywa, które są zbierane gdzieś tutaj, tak? W tych rejonach. Przez zbieraczy. I to mnie bardzo cieszy, że coś takiego mamy. Dawaj plus 2 osoby. Szuka broni. To jak znajdziesz, to się podziel. Dobra, fajnie to się wszystko rozwija. Pod względem atrakcyjności zerknijmy ten rejon. No kurczę, tutaj jeszcze jedna ozdoba i będziemy w domu, moi mili. Także tak też zróbmy. Mały skrawek ziemi nie pomoże wam za bardzo. W sumie ciekawa rzecz, że skrawkiem ziemi można polepszyć coś. Nieważne, mały ogród, niech będzie. Pomoże wam? Mocno pomoże, czy tak troszkę tylko? W sumie. Czekaj. Ja bym chciał to zrobić gdzieś tu. Okej. Okay. To powinno być git good. Tutaj dzięki temu też będzie to wyżej. I tutaj dzięki temu to też może być ciut lepiej. Tu. Dobra. Nie będzie. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze, bym powiedział. Jeszcze jedną pasiekę możemy postawić w sumie. Bo mamy jedną, a ona troszeczkę nam nie wystarcza, szczerze mówiąc. Gdzie jest pasioka? Pasioka. Czy to będzie tu? Nie, to raczej nie będzie tu. Strasznie się gubię. Strasznie to jest mało intuicyjne. Powinni dać jakieś możliwość wpisania tego, czego szukam. No, coś takie rozwiązanie może być ciężkie do zaimplementowania w grze. No, ale trudno. Okej.
kolejne domy są tworzone, także mi się to podoba. Pod względem żywności mamy 5 miesięcy, czyli tu plus jeszcze 2, co nam w zupełności, myślę, pozwoli przetrwać. No i tak, żeby tego nie było. To jest ok. W przyszłym roku będzie kapusta, przynajmniej powinna być. Marcheweczki, czyli będzie też dużo żarełka, bardzo mi się to podoba. Chociaż to się chyba zalicza do warzyw korzeniowych. Na cmentarzu raczej nic nie zbierzemy, jakby nie było. Będzie to dość ciężkie, no i później będzie fasola. To powinno być w porządku. Chociaż w takim wypadku zamiast tego nie chcę cmentarza, gro. Dobra. Pousuwajmy to sobie. Przydałoby się żyto. Zrobić jakoś tak. I żeby gdzieś się jeszcze zmieściło pielenie. Dobrze. Będzie na koniec roku. Żyto nam się przyda. Oczywiście do dalszego rozwoju, jeżeli chodzi o piekarnię. Wydaje mi się, że będzie dzięki temu. Będzie dzięki temu jeszcze więcej pieczywa. A to z kolei jest bardzo dobre żarełko. Spichlerz. O proszę, ziarno składujesz. Bardzo dobrze. Tylko wypadałoby też pomyśleć o tym szczurołapie nieszczęsnym. Prędzej czy później. Bo to też prędzej czy później właśnie zostanie. Stanie się problemem dość dużym. No ale mamy spichlerz, także jest dobrze. Broń do walki wręcz. Obaj nie macie chyba broni. Mieszkaniec nie ma broni do walki wręcz. Okej. Okay. Skórzany płaszczuk. Okej. Okay. Czy jest ktoś, kto może tworzyć broń do walki wręcz nie będąc jednocześnie jakoś super zaawansowany w tego typu kwestiach? Pies na węgiel drzewny. Zbrojownia. Ale do tego potrzebujemy strasznie dużo żelaza. No dobra, ale nad tym możemy pomyśleć w przyszłym roku. Tak mi się wydaje, że to może być fajna rzecz z kolejnych rzeczy. Najważniejsze, że macie łuki. To będzie spoko. Jak będzie handlarz, to oczywiście kupimy wam jakieś przynajmniej te prymitywne bronie. Wydaje się to dość rozsądną rzeczą. Wytwórca strzał był gdzieś w tym rejonie. Jak dobrze kojarzę, będzie miał takie... A te zbieracza. Będzie miał takie jakby cele na swojej posesji. Ale kurczę, nie widzę. Tu jest. Dokładnie. Dajmy jeszcze jedną osobę, jak tak. Liala. Tak brzmi jej imię. Powinna być cennym zasobem. Co tutaj mamy? Depozyt gliny, dość mały. Jak dobrze kojarzę. Chociaż nie, to po prostu wygląda na czerwone. Myślałem, że jak będzie czerwono, to znaczy, że jest małe, a to się, kurde, okazuje, że chyba to tak nie działa. Ale to dobrze, to nam nie przeszkadza. Dobra, leszczyna. Okej. Okay. O, kamień jeszcze mamy, drewno mamy. Drewno o połowę dość cienko, ale to już jest koniec roku, także nie będzie to przeszkadzało zbyt mocno. Dwóch myśliwych pracuje w tym rejonie. Fajnie. Cztery jelenie. Kurczę, trochę mało. Wędzarnia. Jeszcze chciałbym na szybko zobaczyć, jak działa wędzarnia. Czy jest ok, czy nie jest ok? Wędzone mięso, wędzona ryba. Chyba przerabiasz dużo żywności. Tak mi się wydaje, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zasoby. Bo surowe mięso jest, ale ogólnie jest dość szybko przerabiane. Przynajmniej na to wygląda. Jeszcze 3 miesiące jedzenia na początek roku. Rok 13, moi drodzy. Także to był ostatni odcinek, chyba nagrany na zapas. Po tym odcinku już gdzieś tam wasze komentarze oczywiście zostaną uwzględnione. A ja niniejszym dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapę w górę, nie żałujcie. No i do zobaczenia. Hej, cześć i czołem. Pa!